Kurwa, nagrywa się czy nie? Nie. Dobra. Przechwytywanie. O Boże. Przechwytywanie gry. Usuń. Dodaj. Przechwytywanie gry. Liga Legend. Przechwytywanie. Pozycja. Kolejność. Przesuń w górę. Jest. Super. Dobra. Będziemy sobie grać w grę. Będziemy sobie grać w cyrk. Specjalnie do tego cyrku sobie normalnie. Czekajcie chwilę. Specjalnie do tego cyrku sobie popcorn wziąłem. Nie będę kurwa pił wino, które ma 12 lat. I miało 15%, a smakuje na 30%. Takie trunki się pije. Kurwa, w słonecznych chyba siedzę. Kurwa, w ogóle powiem wam, że jak tu się. Czemu gram eko? Takie pytanie może być. Bo jest koniec sezonu. Trollowałem w tym sezonie. Naprawdę, z roku na rok gram coraz gorzej w tą grę. Z roku na rok gram coraz gorzej w tą grę, albo nie wiem, zwiększył się poziom. Chociaż wątpię, chyba ze mną jest bardziej problem. Z roku na rok jest coraz gorzej. No, założyłem sobie kurwa, patrzcie. Normalnie najlepszy dress code. Z roku na rok jest coraz gorzej. A dlaczego gram eko? Dlatego, że dają skrzynki jeszcze, a ja potrzebuję skrzynek. Potrzebuję dwóch skrzynek, chyba trzech skrzynek. Trzech skrzynek do końca sezonu. A do końca sezonu zostało chyba parę dni. Chyba 2 tygodnie. Nie wiem, kiedy wchodzi ten patch z nowym sezonem. Ej, czekajcie, bo jest pierwszy dzisiaj. Za 2 tygodnie chyba wchodzi patch. Gdzieś jakoś 14. Czy bo tam są te challenge, tak? Ten challenge się kończy za jakoś za 2 tygodnie. Więc chyba zostały 2 tygodnie. I właśnie, jeśli mogę wykorzystać jeszcze ten czas, żeby zdobyć jakąś skrzynkę na jakiejś postaci, na której nie dostałem eski i nie dostałem skrzynki. To mogę to wykorzystać? Chyba mi się popcornem zajadał, żeby w ten cel grać. Oczywiście zawsze jest ten problem, że albo kurwa spalisz cały popcorn. Nawet jakbyś spalił cały popcorn, to i tak będziesz miał ziarenko, które ci się nie zrobi. Ogólnie, czy jest jakikolwiek sposób, żeby te ziarenka, które są niezrobione, żeby je przetworzyć, powiedzmy, z powrotem? Co, mam to na ognisko wsadzić? Nie wiem. No właśnie, żeby tego nie spalić, chodzi o to. No właśnie, dlatego sobie zagram eko. I tak pewnie wątpię, żebym ja cokolwiek wbił w tym sezonie jeszcze. Więc przynajmniej sobie będziemy trollować. Gramy sobie jakimś zjebanym eko na dżungli. Nie wiem, na jakimś kurwa Elo G2, gdzie ja kiedyś kurwa miałem D2. Naprawdę, miałem. Nawet, no kurwa, no co mogę powiedzieć? Nie wiem, z W zaczniemy. Chyba wydaje mi się rozsądniejsze. Mniej życia stracę, ale blinka nie będę miał. Trudno. A tych. No właśnie, chodzi o to, że kurwa, zrobisz nawet jebane 30-0 i nie dostaniesz tej skrzynki za eskę, nie? Ja właśnie mam taki problem, że serio, ja mam mniej skrzynek jak. Ja mam skrzynek jak kluczy. Czy ja dostaję trójkę za to? Ja nawet nie wiem, kurwa, naprawdę. Zagrałem trochę gier w tym sezonie, a ja nawet nie wiem, czy jak ja zrobię ogólnie teraz reda, czy ja dostanę trzeci level. Wydaje mi się, że nie. Że jeszcze muszę coś zrobić. No i nawet trzeciego levela nie mam, więc. No ale. Dobra, mogłem tego w wcześniej nie używać. Wątpię, żebyśmy zabili. Nie zestunuje ten człowiek. Nie.
Ja też nikuję nie zrobiłem za dużo. Ale nie miałem. Ale jestem jebanym gównem. Kurwa, miałem jednego kampa do trzeciego levela. Czemu ja gram w tą grę? Czemu kurwa ja nie mogłem skipować czegoś normalnego jeszcze? Chyba w piździe to mam. Full Muteol. Albo nie. Dobra, niech mnie wyzywają. Chuj w to. Kurwa, czemu ja nie mogłem sobie nawet jakimś listinem trollować? Przynajmniej byłoby to dużo bardziej efektowne, gdybym trollował jakąś postacią śmieszną. Jako aż taką śmieszną postacią mi się wydaje, że nie jest. Chyba mać. Nie wiem. Wątpię, żebym był useful. Naprawdę. Gdyby mi ten shield wszedł, gdyby może Kennen potem follow-upa zrobił i tak dalej, no to by nie doszło do tej śmierci. Ale że ja się wpieprzyłem do krzaka i ona wiedziała, że ja będę ten krzak chciał sprawdzić, to właśnie dostałem kokona na pizdę i tyle. A. To gra kurwa jako w dżungli. No ale właśnie na nim nie ma meski. Chyba nie bez powodu. Jest sobie Yasuo. Czy ja mu zrobię W, żeby go zestunować? Mam trzeci level. On ma piąty. Trochę mam przewagę. O, widzicie, pomogłem temu Malphite'owi. Bo nie wiem, on chyba flasha spalił, tak? Więc tak naprawdę to ja mu pomogłem. Ej, bo ogólnie były jakieś zmiany na tym eko, nie? Ogólnie tyle jest kurwa zmian, że od nowego sezonu to w ogóle będą przedmioty jakieś tam. Że będzie można grać ogólnie... No na supportach będą jakieś tam zmiany. Rondo w ogóle na bocie mają wprowadzić. O. Dobrze. Tu jest Elise, uwaga. Nie wiem, Yasuo ma już szóstkę. Za pół wave'a pewnie. Albo teraz. Obstawiam. Już ma szóstkę. Więc jak ja się wpierdolę tutaj. Czemu tu nie weszło? No właśnie boję się, że będę useless. O, patrzcie, na bocie sobie ta zabije. O, proszę, nie mam... A, bo ją zabiją, ze względu na to, że mam dobry botlane widocznie. Vayne w ogóle grała z tym. Z shieldem. Może i nie głupi pomysł. Ogólnie... To nie wiem, no ale chętnie... Chyba, nie wiem, od już... Od kiedy ja zacząłem w tego LoL'a grać? Zacząłem w LoL'a grać jakoś od maja, mi się wydaje. Wiecie, ile osiągnąłem w tej grze po powrocie do tej gry? Gówno osiągnąłem w tej grze, tak naprawdę. To się kurwa nie nadaje do niej. Albo może się nigdy nie nadawałem, tylko po prostu może miałem szczęście w tej grze. Też możliwy jest taki scenariusz. Nie, jeśli chodzi o takie na przykład taktyczne podejście do tej gry, to wydaje mi się, że nie było aż tak źle. Blue powinno stawać zaraz, tak mi się wydaje. Jeśli zaczynał na redzie, myślę, że zaczynał na redzie, bo gdyby zaczynał na blue, to ono by właśnie wstało. Więc ono powinno być przeciągło gdzieś tak jak mój red. Nie, sumą ma sporo więcej CS-ów, no ale... Ale ogólnie jako drużyna, to tylko ja utrudniam to. Więc... Tyle dobrego. Kurwa, ja mam czwarty level jeszcze. Ci ludzie mają już siódme, ja mam czwarty level. Ile mi... O Boże, przyszedł. Ach, kurwa, nawet nie mogłem jebanego smite'a użyć.
Dobra. Może coś tu się zagra. Dajemy W. Jakby nie dał tego... Szkoda, że mi go wypierdolił tak naprawdę z tego W. No ale dobiliśmy koniec końców. Yasuo schodzi pewnie na bota. Dobra. Ile mi brakuje do tego przedmiotu? Pewnie bardzo dużo. No 500. Będziemy się starać nie utrudnić tej gry jakoś. Co tam ogólnie mogę powiedzieć? O właśnie, palę sobie papierosa. I ogólnie powiem wam, że ciężko byłoby mi się przerzucić na normalne papierosy tak całkowicie. Bo po prostu dym, który jest w tym papierosie, jest zupełnie inny. Organizm się przyzwyczaja już do tego i traktuje ten normalny. Tak jak osa bym spowodował. Też się wydaje. Ciekawe po ile właśnie są wkłady i jak to ekonomicznie wychodzi z tamtym Icosem. Też jest to ciekawa opcja. Wydaje mi się, że można przynajmniej sprawdzić. Lux spadła. Żeby się przejmował. Przeszedłem. Nichu ja zrobiłem. Reda robiła, tak. No raczej by go nie odpuściła, mi się wydaje. Nie w 10 minucie. Dobra, mogę robić smoka, myślę. Jeśli mi pomogło. Albo może nawet nie pomogło. Bo on jest na topie. Więc mogę ten czas wykorzystać. To W używam często w przypadku, kiedy nie powinienem go używać, bo ten shit wchodzi mi później. No ale ja nie wiem, może jako 5 gier w życiu zagrałem. Także wiecie o co chodzi. Oni mnie widzą. Ale już teraz mnie nie widzą. Serio dostała tego kokona? Kurwo! Nie trafił! Kurwa, tak to by stun pierdolony. O, ta też nie trafiła. Czemu typ nie autoatakował w ogóle, jak ona była w buszu i miał na nią wizję? No ale dobra, zabił. Czemu nie ultowałem wcześniej, bo nawet nie wiedziałem, gdzie jest mój klon, bo ja nawet nie widziałem tego. Ej, w ogóle mój klon się pojawia dopiero wtedy, kiedy ja ulti de facto mam, tak? Poza tym, wydaje mi się, że no ile bym zadał z tego? Z tego samego ulta zadałbym tak naprawdę 150... Nie no, 280 obrażeń, sporo na ulti. Dobra, ale no właśnie nie wiem, czy bym trafił, bo nie wiedziałem, gdzie jest ten klon, po prostu ja tą postacią nie gram. Dlatego też Kennen sobie spierdolił. O kurwa, ile on mnie bije. On mnie kurwa zabije. Dobra, ulta spalił. Ulta spalił. Boże, nie to.
A, ja nie mam smajta. Ja nie mam smajta. Zaczynam życia człowieka. Ale dobra, on nie ma tego, więc nie ma mnie jak zabić tak naprawdę. Gorzej jak analiz trafia. Ale dobra, jak sobie... No właśnie to nie słowo mnie wyjebie zaraz. Więc ja teraz nie mogę podejść, ale zrobię sobie te właśnie wrajty. Zasmajtujemy, będziemy mieli pół życia. Nie ma tragedii. Dobra, i możemy to scholdować. Gdzie jest Lux? Lux się wyjebała oczywiście. Jakby to mogło być inaczej. W ogóle tak mi się nie podoba nowa stara LeBlanc. Bo moim zdaniem nie wymaga mózgu. Przynajmniej tamtą mogłeś sobie z autoataczków napierdalać. Klonika sobie puściłeś i było śmiesznie, tak? I za tym było fajne, to coś takiego właśnie jak ten jebany Flux. To mi się bardzo podobało. Że zaznaczałeś sobie parę minionów i miałeś jakikolwiek wave clear. Teraz masz ogólnie pure damage, tak? I to mi się niekoniecznie podoba. No ale co poradzisz? Nie dogodzisz człowieka. Dobra. Mogę podejść do... Dobra, nie podchodzę. Bo teraz nie ma warda i oni nie wiedzą, że tu jestem. A ja mogę iść na ich reda, bo ich red wstaje. Chodź. Chodź kolego, chodź. Kurwo. A, nie ma jeszcze. A, bo zrobił już. Wydaje mi się, że jeszcze nie... Nie no, nie już powinien być. Więc pewnie zrobił. Davida Copperfielda normalnie zrobił. A, tu jest wart. Dobra, bierzemy turret. Więc mamy pierwszy turret przynajmniej z tego. Na Drake'a zaraz zejdziemy. Pewnie oni będą... O ile się tu nie wyjebiemy. Rzecz jasna. Dobra, można zejść na niego. Bo wątpię, żebyśmy tu... Chociaż... O kurwa. Boże, jakby on nas zlutował, to by było śmiesznie. No i właśnie wydaje mi się, że pewniejsze byłoby, żebyśmy zeszli po prostu na tego. Żebyśmy zeszli, kurwa, na zjebanego smoka. Ej, gra się Sheena na nim? Znaczy, gra się Lich Bane'a? Można chyba zagrać na nim Lich Bane'a, ale się kurwa wyjebałem, jaki dany debil. Mogę Cloud Armora do Zoni złożyć. Mój błąd. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że to jest błąd logiczny. Dobra, bo zadajmy sobie ogólnie pytanie. Czy my, będąc ogólnie tutaj na bocie, mieliśmy jakąkolwiek sposobność, żeby cokolwiek zrobić? Okej, okay, napierdalalibyśmy się pod ich turetem, czyli walczylibyśmy na ich warunkach, gdzie tak naprawdę mogliśmy wybrać opcję dużo pewniejszą, to wtedy oni przyszliby do nas. Nie bylibyśmy się pod turetem, więc wydaje mi się, że to było po prostu bez sensu. Z względu logicznego. Jeśli możemy zdobyć coś pewnego, a możemy ryzykować, to wydaje mi się, żeby tego ryzyka po prostu nie ponosić. I ja teraz nie mam reda, prawdopodobnie zabrał mi to Malphite, obstawiam. Bo Elise była na smoku, więc nie mogła tego zrobić. A Kennen był na... Pierdole, ile tego kurczba jest. Ile kurwa tych skillów oni mają.
Bardzo dużo. W każdym bądź razie. Ej, czy ogólnie przedmiot ten APL mnie leczy? Bo to jest ważne pytanie. Ja na to pani idę, bo on mnie wypierdoli z kołpaka i ja nie żyję. On ma ulta poza. Dobra, on gra pod tanka, więc tak naprawdę obrażeń za dużo nie ma. Tam z 200 mi zada, ale zjabije mnie, bo nie mam ulta. Czujesz jak w kinie, naprawdę. Dobra, ale strasznie małe cooldown. 82 sekundy. Nie no, wydaje się krótki. Wydaje się krótki. Dobra, czy jego red może stać? Już nie. Okej. Kolega splashował sobie przynajmniej. Dobra. Kurwa! Co ona mi zrobiła, że mnie tak zabiła? Ej, dobra, bo będąc ogólnie w formie pająka, ona ogólnie, żeby się ztransformować, to powinna sekundę poświęcić, więc nie wiem, ona mi zadała... Dobra, zamknij mordę, kurwa. Ja mam 0,4! Jakieś farmasony. No myślałem, że ulti zdążę zrobić. Wróci w dupę, kurwa. Co ja mogę grać? Gramy na 100% Merca. Gramy na 100% Merca. Kupiłem 0 jebane 4. Gramy sobie jeszcze drugą. Śmiesznie się gra. Tylko zagramy może następną gierkę czymś, co potrafię grać. A przynajmniej coś tam potrafię grać. Patrzcie, jaki kosak. Blink. Patrzcie. No, odmutuję aż kolegę. To nie było... Nie no, gównem jestem tak naprawdę. Ja zdaję sobie z tego sprawę. No ale jak to skrzynkę i tego... No kurwa, eski nie dostanę na nim sobie to. Głupi jestem, jeśli myślę, że dostanę. Nie wydałem nawet jednego RP w tym sezonie. A ja mam i tak więcej skrzynek od kluczy. Odwrotnie, mam więcej kluczy od skrzynek. To chyba świadczy o tym, że ja te eski nie za często dostaję. Po prostu. No kurwa, jak ja robię Rengar 5.14 na przykład. Chyba, albo nie, Ryze 1.20, też się takie... No nie, Ryze akurat. Ale zdarzają mi się takie gry. Często mi się zdarzają takie gry. Win ratio to ja mam może 42%, także no. Nie za dużo. Kurwa, tako łatwo. Smite'a nie posiadam. Nie mogę ich porazić. Wydaje mi się, że to może być ryzykowny call, chociaż ich tu nie będzie, tak mi się wydaje. Nie było. Dobra, ale patrzcie, ile pieniędzy mamy. Także ja bym się cofnął. Śmiesznie się gra tą postacią. Jakbym się nią nauczył grać, to by była fajna. Ej, w ogóle ma teraz senna wyjść, tak? Ma wyjść senna. I ogólnie ma powyżej tam 3 change'a mieć tam lifestyle. I w ogóle jakieś tam śmieszne sytuacje mają być. Ale w ogóle, naprawdę, w tym roku wyszło mało postaci, bo wyszedł Pike rok temu. Rok temu wyszedł Pike? Dosłownie, tak 12 miesięcy temu, mówiąc. I wyszedł ten, jak on się nazywał, ten śmiecik. No, tam jeden chyba, czy dwóch.
No to wyszło w roku dwóch albo trzy czempiony gdzieś wyszło. Zabili mnie. Kurwa mać. Czemu ta Lux nic nie robi? Kurwa, stoi jak jebany drewno. Ale wydaje mi się, że Kennen powinien bardziej z tego spingować po prostu jej, że zamierza coś takiego zrobić, bo Lux się tutaj wypije. Kurwa. Może nie miał. Albo może po prostu, no nie wiem. No nie klikło mu się. Przypisał sobie na przycisk myszki. W ogóle, czemu, kurwa, odpowiedzcie mi na jedno pytanie. Patrzcie, ja mam tutaj coś takiego, że jest... Dobra, nieważne. O, gadać sobie mogę, w ogóle musiałem sobie zbindować przycisk na, jak gadam z kimś ogólnie i gram, to musiałem sobie zbindować na myszkę, bo jak ogólnie wchodzę do... Czekaj, to nagrywa się wszystko, nie? Nagrywa się. Bo naprawdę... Można sobie ustawić, żeby tam nie klikać tego przycisku, czyli tam push to talk. No ale ja nie mogę. Jakoś. Po prostu po pewnym update'cie po prostu mi to nie działa i mi wypierdalało z gry. Nie wiem, czy ktoś miał taki sam problem, że musiał po prostu przepisować sobie, bo inaczej mu nie działało. Komunikacja głosowa w LoLu. Ja taki problem posiadam. W każdym razie. Jest Elis. Pijemy wino, normalnie. Zjebane to wino jest. Znaczy zjebane, ogólnie nie lubię wina po prostu. Za bardzo. Ładnie. No i Malphite. A, dobra, idziemy na Shora, bez kitu. Chodźcie na Shora. Ha! Uciekłem! Widzieliście, jak ładnie użyłem tego skilla, żeby... Dobra, kolega się wypierdoli, niestety. Jak ładnie użyłem tego spela. Wow. Kozak jesteś. No. Ja w ogóle naprawdę, ja nie widzę tego zjebanego kurwa klona. Czy ducha kurwa, jak to się powinno nazywać, jak w ogóle go nie widzę, naprawdę. Ej, w ogóle on, no bo naprawdę, on zaczyna podążać dopiero jak masz ulti de facto, tak? Nie mam pojęcia. Absurda, absolutnie. Dobra, jest ten, dobra, sprzedajemy sobie potionka, kupujemy to i na pinga mnie już nie stać, niestety. Kennen 10-2. W ogóle widziałem, że Kennenem pod klepto grają często. W ogóle ja nowym Ezrealem nie gramy, nawet nie pamiętam, kiedy on w ogóle dostał tego reworka, no bo ja nie gram tu, więc ja nie wiem takich rzeczy. To już tak, to gra. I widać, jak bardzo efekty mi przynosi ta gra. Bo ogólnie skrzynkę można dostać, jeśli gracie z kimś Primade'a i on dostanie ESK, co nie? No ale ja nie gram z nikim aktualnie Primade'a.
chciałem sam. A eski to ja na pewno nie dostanę. Więc chuj mi z tego tak naprawdę. Kolega trochę obrażeń za dużo nie posiada. No ale on jest useless tak naprawdę. Bo nie gra w ogóle z drużyną, żeby te ulty używać. A z tym Yasuo to powinien dobrze cisnąć. Ale tak się nie dzieje. Także dobrze dla nas. No chyba wygraliśmy tą grę. Zagram sobie z jakimś zjebanym Lee Sinem zaraz. Polish Malphite. Polish Malphite. A, to jest Polish Cannon też. Kurwa, to jakby się zapytało ludziom. Jakby się zapytało ludzi, to i co drugi kurwa będzie z Polski. Także wiecie, tutaj nie ma co się ten. Dobra. Przechwytywanie okna. Bo to jest jako okno. Liga Legend. Kurwa. Jest. Przechwytywanie. O, dobra. I chuj. Dobra, komu damy honora, nikomu nie damy honora. Nikt mnie nie usatysfakcjonował swojego rodu. Dostałem B. Czy dostałem skrzynkę? Nie dostałem skrzynki. Także trudno, gramy sobie next grę. Elo.